Lepsze relacje z innymi to poświęcenie. Mhm. Wytłumacz. Wytłumacz. Powiem ci, tak bardzo to rozumiem i doświadczam tego, że nie wiem od czego zacząć, ale postaram się systematyzując. To po pierwsze, co znaczy lepsze relacje? Że nie gorsze, że coś poprawiają się. A że... poprawiają się w sensie... Albo przynajmniej się nie psują bardziej. Okay. Że gdybym się zachowywał normalnie, naturalnie, to entropia. Byłyby gorsze albo takie same, a przez to, że zachowuję się inaczej, to są lepsze lub przynajmniej są stałe w stosunku tego, że mogłyby być gorsze. Czyli chcesz powiedzieć, że żeby coś było trwałe i dawało ciągle jakąś tam radość czy cokolwiek, to trzeba o to zadbać. Tak, tak, tak. Okay. I czasem nie jest to... relacje. Tak, też. Tak, bo są relacje i albo elementy relacji, które są w naturalny sposób przyjemne. Okay. Dla obu stron nawet. Gdzie dwie strony czerpią z pogłębiania i poprawiania relacji przyjemność. I jest to dla obu stron dobre, przyjemne, miłe, wesołe, po prostu zadowalające. Na przykład, kiedy ktoś mi przywozi kawę z McDonalda, to ja bardzo się cieszę z tej przyjemnej niespodzianki i ta druga osoba się cieszy, że zrobiła mi moja siostra. Nawiązaliście, tak, dobra, nawiązaliście wtedy jakoś, myślałem, że jakiś dostawca, którym nie nawiązujesz żadnych relacji. Nie, moja siostra przywozi mi co jakiś czas kawę z McDonalda i tak po prostu puka do drzwi i mi przywiozła i to jest taki miły element tej relacji. Natomiast jesteśmy skazani, albo chcemy mieć dobre relacje z niektórymi ludźmi, z którymi one nie mogą, znaczy mogą nie przychodzić nam tak łatwo. Chociażby na przykład z parami konfliktowymi. Tak. Czyli te pary konfliktowe to są, jeżeli mamy typ osobowości, to pierwsze trzy literki z typu osobowości są różne, inne, a czwarta zostaje taka sama. Przykład, na przykład INTJ. Para konfliktowa to będzie ESFJ. Tak, tak. Albo ESTP. Para konfliktowa to będzie INFP. Z czego to wynika na szybko? Chodzi o to, że te dwa typy pary konfliktowe, te dwa elementy tej pary mają zupełnie inne funkcje w zupełnie innej kolejności. O funkcjach odsyłam, jeszcze będą. Tak. Czyli tak ogólnie podsumowując, że zupełnie według innego paradygmatu myślenia. Tak, wychodzą z innych założeń, mają inne priorytety, inaczej patrzą na świat, inaczej filtrują wiadomości. I też dochodzi do zgrzytu, bo na przykład gdzieś tam załóżmy z tą ostatnią literą, czemu jak jest taka sama, bo bardzo często ten P i J, oni się uzupełniają, czy tam powiedzmy właśnie uzupełniają, czy ten jeden robi te rzeczy cięższe dla tego drugiego albo prostsze. A weźmiemy sobie te dwa joty, to one mogą po prostu zgrzytać, nie? Że po prostu mogą gdzieś tam... I to w tam... innych sferach, bo ten jeden jot będzie chciał bardzo, nie wiem, kontrolować czy decyzję podejmować w jednej rzeczy, a drugi jot w zupełnie innych. Będzie chciał wolność na przykład. Tak, dokładnie. I osobistą. No i wtedy po prostu dochodzi do takiego zgrzytu. No, ale to nie tylko się tyczy par konfliktowych. Oczywiście, to był taki najbardziej jaskrawy przykład. Weźmy nawet i ten ESFJ i ten drugi ESFJ. To jest ta sama zasada, że żeby ta relacja była dobra, trzeba umieć w nią inwestować. Trzeba wiedzieć, jak ją rozwijać, trzeba się poświęcać. Tak. Szczególnie w przypadku, jeżeli mamy te same typy osobowości, to one tutaj dochodzi do takiej kolizji kompetencji. I teraz... dwie osoby mogą chcieć realizować te same kompetencje. Załóżmy, a weźmy sobie jakiś kontekst, żeby nie było w SFJ biznesowy, że załóżmy mamy grupę i trzeba powiedzmy organizować coś w tej grupie. I organizacja powiedzmy tego, żeby wszystko było dopilnowane, oni tak bardzo się o to troszczą i starają. I teraz te dwie strony mogą mieć różne koncepcje na to, w jaki sposób się zaopiekować tą grupą. Jasne. I mogą, ale... I oby mogą sobie wchodzić, te dwa typy mogą sobie wchodzić, albo obaj, też właśnie w te kompetencje, że każdy będzie chciał się zatroszczyć, będą konkurować o tą troskę. Tak? Niekoniecznie świadomie, po prostu. Na pewno będą zgrzyty, mogą nawet nie wiedzieć, z czego to wynika, ale po prostu to z tego wynika, że i jeden, i drugi widzi dokładnie tą samą potrzebę i chce ją spełniać dla innych. Gdzie na przykład do tej kolizji by nie doszło z jakimś typem, powiedzmy, ENTP? Bo on by miał generalnie na tą sferę wyrąbane i zajmuje się zupełnie inną
sferą, no. W której mu tam, załóżmy ten SFJ, on się cieszy, że zrzuca to na niego, nie? Tak. Więc podsumowując, różne mogą być dynamiki tego konfliktu, czy tam tego konieczności poświęcenia, mhm. No ale dlaczego warto? Dlaczego warto się poświęcać? I w ogóle czemu to jest poświęcenie? Właśnie dlaczego to jest poświęcenie? To jest sytuacja, kiedy mamy coś, co chcielibyśmy w naturalny sposób zrobić, albo coś powiedzieć. Na przykład, jeżeli jesteśmy typem bezpośrednim i chcemy po prostu komuś tam dowalić, albo powiedzieć jasno coś i klarownie, a trzeba się powstrzymać. I w drugą stronę ten informujący musi się zmusić czasem do tego, że musi zaryzykować, powiedzmy, to nielubienie, na przykład, że ktoś go będzie nie lubił albo w jakiś sposób... wywołanie konfliktu, nawet tak, takiego wywołanie konfliktu. Mini konfliktu. Tak, ale na przykład to dla dobra tej drugiej strony będzie dobre i to może być poświęcenie samego siebie w tym momencie. Dla dobra tej drugiej strony. Tak, bo tak szczerze zupełnie, to często jest tak, że nie chcemy się narazić nie dlatego, że nie zależy nam... na tym, żeby było lepiej, tylko po prostu niewystarczająco nam zależy na tej drugiej osobie, żeby się narazić. Mm-hmm. Właśnie, właśnie. Więc to wtedy jest poświęcenie. Tak. Po prostu i też gdzieś tam może być też taka sytuacja, że załóżmy prowadzimy, załóżmy są dwie osoby, załóżmy będą to jacyś dwaj powiedzmy ludzie w obrębie tej samej kompetencji. Załóżmy INFJ, dwóch INFJ-ów. Mhm. I oni obaj mają jakiś tam zakres kompetencji. Powiedzmy na przykład właśnie jakaś tam... na przykład szkolenie miękkie pracowników. Dobrze. No. I teraz załóżmy ten jeden INFJ w tym momencie potrzebuje bardziej... żeby go wesprzeć w tym okresie jego życia, na przykład, żeby on, powiedzmy, powiedział no swoje tak. słowo i tak dalej. I na przykład ten INFJ, który też widzi, że okej, okay, ten gość, ja wiem lepiej nawet, ja mam większe kompetencje w tym zakresie, ale dla dobra grupy i zespołu ja odpuszczę i dam, powiedzmy, być tym specjalistą od tej kompetencji, mimo że ona jest moją najsilniejszą kompetencją i ja po prostu się mega dobrze w niej czuję, to ja po prostu odpuszczę sobie, żeby ta osoba mogła się wykazać. I to jest poświęcenie. To jest poświęcenie, bo po prostu, bo ktoś czuje, że to mógłby nawet zrobić lepiej. I często tak jest. Tak jest. No, ale chodzi o to, żeby ta druga osoba też mogła się rozwinąć. No to jest właśnie, to wszystko, co ty mówisz, to mi się kojarzy z tym, że problem, jak zwykle, jest głębszy. Żyjemy w społeczeństwie, każdy musi się realizować, każdy musi być autentycznym sobą, cokolwiek to znaczy. Tak, i to jest takie śmieszne, że często stosujemy te zasady do siebie, że każdy chce mieć najlepszego przyjaciela, ale mało kto chce być najlepszym przyjacielem. I to jest taki niby niuans, ale naprawdę on jest ogromny i często do tego sprowadza, że my oczekujemy pewnych rzeczy od innych, ich poświęcenia, my się obrazimy, że ktoś tam nie przyszedł na nasze urodziny, czy że nie pochwalił nas gdzieś tam, czy on mi nie pozwala się rozwinąć, więc muszę teraz znaleźć kogoś innego, a nie myślimy o tym, że co ja mogę zrobić, żeby choćby użyję słowa zasłużyć na takiego przyjaciela, który będzie mnie faktycznie wspierał, który będzie do mnie dzwonił wtedy, kiedy potrzebuje. No, ja też muszę dać z siebie wszystko. No bo to też jest to, że odnośnie związków chociażby, bo tam delikatnie mogłaś zahaczyć o ten temat, że... No tak, to jest żeby, sama zasada. Tak, że, jest że, sama zasada. Żeby być z kimś też nauczy się przede wszystkim żyć samą ze sobą, tak? I czasem też to wszystko wymaga jakby współpraca, wymaga pewnych poświęceń i zrozumienia drugiej strony. Chociażby bierzemy dwie strony, załóżmy dwa typy osobowości, a weźmy sobie INFP i ISFP, załóżmy. INFP i ISFP, okej. Okay. Niekoniecznie związek, może to być po prostu relacja przyjacielska. I teraz... rodzeństwo, cokolwiek. No. Załóżmy ten typy w naturalny sposób, niekoniecznie oczywiście każdy typ osobowości z tych, ale w naturalny sposób niekoniecznie mogą mieć taką naturalną chęć, powiedzmy, gdzieś tam mówienia, jakby prowadzenia na przykład jakiegoś wykładu, czy jakiegoś po prostu dyskusji, czy powiedzmy inicjowania jakiejś konwersacji, czy tam prowadzenia tej drugiej strony, żeby ją gdzieś tam czegoś nauczyć, czy tam wejść faktycznie w jakiś konflikt
potencjalny, ale żeby pokazać tej drugiej stronie, że coś może poprawić, coś może zmienić. I to jest poświęcenie dla takich typów, żeby nawzajem w takiej relacji powiedzieć, hej, robisz coś źle, nie? Robisz coś nie tak, powinnaś to zmienić. Powinnaś i tu nie to chodzi zmienić, o krytykanckość, nie? Bo akurat tak. Każdy potrafi tak, tylko chodzi o to, żeby przyjść, faktycznie coś przemyśleć, faktycznie i też pokazać, może lepiej zrób w ten sposób, a nie w inny. I też z drugiej strony poświęcenie, żeby przyjąć takie uwagi, to też jest poświęcenie, a nie, nie, jak on tak może, nie, zamiast mnie wspierać, to mnie tutaj pojeżdża, to jest najgorszy przyjaciel świata. No też tak robimy, tak, nie? Tak, tak. Też jest po prostu, nie chodzi nawet o gruboskudność, tylko o zwykłe tam zdolności analityczne, zanim przejdą do tej sfery emocjonalnej, czy ktoś mnie obraził, czy nie. No ale weźmy sobie, powiedzmy, jeszcze inny przykład. Załóżmy, mamy ENTJ i NFJ. Załóżmy taką relację. ENTJ, NFJ. Okay. Tak, czyli tam protagonista, dowódca. Tak. I ktoś raz na jakiś czas musi się zamknąć i posłuchać tego drugiego. No tak, no i jasne, że tak. I tak. Żeby ta dynamika i ta relacja mogła fajnie gdzieś tam sobie się dograć, to po prostu wiadomo, że każdy z nich ma naturalny sposób, żeby przedstawić swoją rację, tak, i przedstawić, żeby uczyć. I to jeszcze na zupełnie inny sposób. Tak, tak, tak. Ale właśnie te poświęcenie polega na tym, zamknij się. Tak. Posłuchaj. Ale nie tylko zamknij się, ale też realnie posłuchaj, co ta druga strona ma do przekazania. I nie myśl tylko, nie ukierunkowuj swojego myślenia. Dobra, co teraz mam powiedzieć tej drugiej stronie, żeby ją przekonać do tego, co ja myślę? Dokładnie. Poczekaj, aż się zamknie i potem ja powiem swoje. Dobra, trzymam z tym? Dobra, wygadaj się. Tylko. Oni wiedzą, że nie słuchasz, oni wiedzą. Tylko realnie, dobra, kasuję tą myśl, teraz koncentruję się na słuchaniu tej drugiej strony. Tak, może za tydzień porusz tą myśl, albo jutro nawet. Po prostu, żeby ta druga osoba poczuła się wysłuchana. Jest taka myśl, mi się wydaje, że to jest z Carnegie'ego, że wydaje mi się, że to jest Carnegie'ego, ale możesz mnie poprawić w razie czego. Tak czy siak myśl jest, wydaje mi się, dosyć pozytywna, bo dla takich tak zwanych blasterów, o tym kiedyś powiemy, czyli tych ludzi, którzy w naturalny sposób będą chcieli przekazywać swoje myśli, jest taka tendencja do tego, że mają właśnie tą myśl i czekają, na przykład zaczęli jakiś wątek, mówią, i załóżmy, ktoś przerwał z jakiegoś powodu naturalnego, nienaturalnego, nie wiem, koparka przejechała obok, albo po prostu coś ważniejszego akurat się pojawiło, albo ktoś zapytał o herbatę. I powinni ci blasterzy sprawdzić, czy ktoś zapyta o tą myśl. Okej, no. Jeżeli nie zapyta, to nie kontynuuj. Tak, to być może ludzie nie są do końca nią zainteresowani. Okay, no tak. Że chcą. A jeżeli ktoś faktycznie powie, wiesz co, może dokończyć, bo w sumie nie skończyłeś tego. Wtedy dopiero zacząć mówić. I w drugą stronę, jeśli ktoś jest z publiki, że tak powiem, która słyszy taką myśl i ona oczekuje, że ta osoba będzie kontynuować i jest zainteresowana tą myślą tej drugiej osoby i po prostu czeka, aż on sam pociągnie temat, a ciebie to interesuje, to zapytaj wprost. On nie ma prawa wiedzieć, co ty myślisz, jeśli ci to interesuje, to powiedz, czy możesz dokończyć swoją myśl. To naprawdę on się ucieszy, ty się ucieszysz, wszyscy się ucieszą. Będzie super. Tak, więc dla jednej i dla drugiej strony to jest poświęcenie. Tak, tak. Pierwsza. Najlepsze jest to, że te strony często się rozumieją właśnie. Ty podałeś przykład najpierw IFP, a potem podałeś przykład ENJ. To są pary relacyjne, które rozumieją te problemy, powiedzmy, komunikacyjne, więc oni tym bardziej to docenią. Mają podobne. Tak, mają podobne, dokładnie. I oni tym bardziej to docenią. Tak, tak, tak. Więc właśnie pierwsza z tych osób, ona po prostu może zweryfikować i może to być bolesne, że na przykład faktycznie nikt nie zapytał o tą myśl, ale pomyśli sobie, dobra, to może następna moja myśl będzie bardziej odpowiadać potrzebom tej publiki. Tak. Bo jeżeli nikt o to nie zapytał, to być może to po co to gadasz, mój komunikat nie był interesujący dla grupy. Tak, albo przydatny. Tak, albo interesujący, przydatny, jakkolwiek. Natomiast w przypadku tej drugiej osoby to jest poświęcenie, bo to wymaga jakiegoś tam bólu związanego z tym, ojej, muszę się odezwać, nie? Może ktoś inny się odezwie, ale dobra, ja się odezwę. Ale ostatecznie będzie to na plus, bo ta osoba będzie zbudowana. I też ty nawiążesz, ta osoba będzie się też bardziej lubić za to. Ostatnio słyszałam taki cytat od Dave'a Ramsey, to jest mój wspaniały amerykański guru od finansów. I on powiedział, że jedyny bezbolesny rozwój to jest tycie. Coś w tym jest. Że naprawdę, jak nie boli,
to nie było rozwoju. To może tak minimalnie zapoleć, ale o to chodzi, że w ten sposób się rozwijamy. Mhm. No właśnie, więc zachęcamy Was do, jak zwykle, do rozwoju. Tak. I do poświęcenia. Tak. I bardzo możliwe, że będzie tak, że nikt nie doceni Waszego poświęcenia, w sensie tak po ludzku. To chodzi o Ciebie, Ty się rozwiniesz, a nie oczekuj od innych, że oni docenią to, że Ty się rozwiniesz. I to jest właśnie trudno, jakby nic się nie stało. Jakby zaakceptuj to, że nie wszystko musi być zawsze sprawiedliwe. Tak. Psy szczekają, karawana jedzie. Tak, tak, tak. To będzie, to czy będzie wynagrodzone, czy nie, nieważne. To tylko to, jak Ty to postrzegasz, od tego zależy kwestia, jak Ty będziesz się z tym czuć. Tak. I taka randomowa myśl na koniec odnośnie tego, jeśli faktycznie współpracujemy z kimś, który jest bardzo podobny do nas, to jest bardzo prosta zasada. Nie musicie się zmieniać aż tak bardzo na siłę, nie o to chodzi, ani się dostosowywać niepotrzebnie do drugiej osoby na siłę. To po prostu podzielcie kompetencje, nawet w takiej relacji przyjacielskiej. Po prostu zróbcie podział pracy, ty się zajmij tą działką, ja się zajmę tą działką i niech każdy potem rządzi, tudzież i nie rządzi, tylko ma wolność w tej swojej działce. I to też jest taki mini przepis na dobrą relację, żeby nie wchodzić po prostu innym w kompetencje. Więc dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy. Do następnego. Do następnego.